Cześć kochani, to jedyny duet damski w piątej edycji programu Azja Express. Izabela Połeć. Cześć, Iza jestem. A jak ja mam na imię? A to jest Paulina. Proszę bardzo. Kupiska, cześć, miło mi. A teraz będziemy brały udział w teście zgodności. Kto spakował więcej niepotrzebnych rzeczy? A, zgadza się. Kto miał cięższy plecak? No tak, bo Iza wzięła 10 kilo jedzenia. 10 kilo jedzenia. Kto szybciej się męczył? Tak. Nie wiem, w sumie ja też bym tak powiedziała. Nie, to jest taka odpowiedź? To by zależało od zadania. Nie wiem, my jesteśmy obydwie w miarę sprawne, co? Też tak myślę. Kto lepiej radził sobie z presją czasu? Czasu? A była presja czasu? Nie było presji czasu. Nie wiem. Nie było. Nikt. Nie odpowiem na to pytanie. Kto był bardziej gotów do poświęceń? Nie wiem. Spojrzałaś nie pod kątem. Pomyśl sobie o naszym wzgórzu. To nie było poświęcenie, to była głupota, ale... To prawda. Ale ja myślę, że tobie się należy tutaj punkt za to, że wybrałaś samotny nocleg. A, okej. Okay. Dobra. Kto był bardziej wytrzymały fizycznie? Nie tak. Chyba tak samo. Komu trudniej było wstawać rano? No, prawda to. Kto był lepszym negocjatorem? Jak odpowiedziałaś? A to chodziło o przekonywanie, tak? Negocjacja, czy zależy o co chodzi z tą negocjacją? Nieważne. Kto był bardziej ugodowy? No, brawo. Tak, jestem głupio uparta. To się zgadza. Przyznaję się bez bicia. Też byłaś ugodowa, inaczej byśmy nie przetrwały razem tyle czasu. To prawda, tak. Kompromis to jest słowo klucz w tym programie. Kto bardziej lubił rywalizację? Chyba obydwie lubimy, tak, co? Jesteśmy fajterki. To program stworzony pod nas. Kto częściej się denerwował? Nie wiem w sumie. Tak samo, no kobiety. Znaczy, byłyśmy jedynym żeńskim duetem. Kto częściej krzyczał? Chyba w ogóle nie krzyczałeś. Nie krzyczał w ogóle. Kto częściej marudził? Nikt. Chyba nie marudziłyśmy za w ogóle. Dużo. Się okaże później na nagraniach. Kto częściej się bał? To chyba ja tych noclegów się bałam. Znaczy, na pewno się ich bałam. Kto bardziej wierzył w powodzenie? Czego? Nie wiem. Nie wiem, ale ja zawsze... Tak samo? Nie. Nie wiem, raczej... Bardziej. Nigdy się nie poddawałyśmy. Kto lepiej radził sobie ze stresem? Tak samo. Nie wiem. Może ja się na początku trochę, znaczy w sensie ja się stresowałam może trochę bardziej, bo nie byłam też tak przyzwyczajona. Do kamer? Cały czas do kamer jak ty. Komu łatwiej było złapać stopa? Tak samo. Chyba razem łapałyśmy. Później Paulina więcej może inicjatywy w tym zagadywaniu wykazywałaś, co? Był BIR Telewizją programie Azja Express. Nasz turecki w łapaniu stopa jest po prostu mistrzowski. Kto ma lepszą orientację w terenie? Kto częściej wpadał na dobre rozwiązania? Ja myślę, że się uzupełniałeś. Tak, tak samo. Mhm. Kto częściej miał konflikty z innymi uczestnikami? W ogóle nie miałyśmy konfliktów z uczestnikami. Ani razu. Kto lepiej dogadywał się z lokalsami? Tak samo. Chyba tak. W Gruzji się najlepiej dogadywałyśmy z lokalsami. Kto pokonał więcej swoich lęków? Ja chyba ich więcej miałam po prostu, co? Tak. Kto lepiej radził sobie z zadaniami logicznymi? Nie, no tak samo. Z kolei jak było na bazarku te zadania matematyczne, to razem policzyłyśmy, nie? Tak, tak, tak. Nie, tak samo. Chyba tak. Kto dowodził? Nie jest trudny ten quiz, co? No, zobaczymy, jak poszło innym parom. Zgodności. No chyba my wszystko odpowiedziałyśmy dobrze? Nie, raz się pomyliłam z tabliczką i powiedziałam, że mam lepszą orientację, co wiadomo, że nie jest prawdą, więc... No bo przecież lewo zaliczone. To jest prawo czasem, prawda, Iza? Nie, akurat kierunki mi się nie mylą. To no nasza co, trzecia przyjaciółka myli kierunki. Tak, mam jeszcze jedną przyjaciółkę, jesteśmy takim triem. To dla niej lewo to jest prawo, prosto to jest do tyłu. Zawsze wjeżdża pod prąd, nic jej nie przeszkadza. Wydaje mi się, że gdybym to ją wzięła do tej pary, byśmy były po prostu... Wszystkimi bohaterkami memów. To co, zapraszamy na emisję? Tak, zapraszamy kochani do oglądania piątej edycji Azja Express. Naprawdę, emocje będą sięgały zenitu w TVN i w Playerze.